Siema, jak nie nagrywałem, to nie nagrywałem. Jak zacząłem nagrywać, to nie mogę przestać. Słuchajcie, taki miły komentarz pod filmikiem. Ten filmik z garażu, z Dragstera. Napisał Jarek, kierowca Tira Blacku, wbijaj na stację Shell, kręcę pauzę tam do jutra. No to co mówię, kurde, no do widza z daleka, no trzeba podjechać, tak? Możemy się już nigdy w życiu nie spotkać, a tak to po prostu spotkamy się, porozmawiamy. Wziąłem dla Jarka kalendarze, bo to jest Jarek, czyli zaskoczę go, mam nadzieję, się zdziwi, ale nie wiem, czy go znajdę na tym parkingu. To tymczasem. Siema, szukam Jarka! Okej. Dzień dobry, szukam Jarka. A widział pan się z kimś, co ma na imię Jarek tutaj? Na pauzie, nie? Dobra, dzięki. Jarek? Siema! Nie sądziłem, że przyjedziesz. A jak to, Iwa? Jak tam? Siema, patrz, kalendarze ci przywiozłem. O kurde, dzięki, nie trzeba było. A jak? A jak kurde drzemka taka. Aha, lekka, wiesz? Miły fajnie, ten komentarz dzięki. Dałeś. Dobrze, że napisałeś, patrz. Ja tam od razu, kurde, to na ja cię ogląda cały czas, wiesz? Cześć, wyjdę do ciebie, nie będę tak... tam... Nie, bo zmarzniesz. Chwila tam, tak, nie. To ja wyjdę tam, z tamtej strony, jak jest miejsce. Chodź, idę. No? Jeszcze nie byłem w Tidrze w środku. No, idę się. Kurde. Kaj, tylko wezmę ten. O. Czekaj, ja muszę się tu jakoś wdrapać, ale to jest... Miał butek, bo ja tutaj mam... Ale pan, że odcinek zrobimy. Żeby ci nie ten nie spadł. Nie, no to będziesz trzymał. Ale nie spodziewałem no, ale się. Ja jestem, wiesz, sportowiec. Sportowcy sobie dają radę. Mogę na ręcznik? Tak. Chciałeś? Ale tu miękko, fajnie. Nie. A tu masz kojo? No, tutaj super. A tu drugie. Górne jeszcze jakbyś chciał. Ale dużo tu miejsca jest. Ja pierdzielę, to masz jak biurko, jak szef. No a jak? Trochę trzeba, kurde. Nagrywasz cały czas? No a jak? To pozdrawiamy skończę. Wszystkich tam, kurcze. Endurowców, kierowców. Tak, endurowców, kierowców. No, taki krótki odcinek, a co, a ja? Ale nie sądziłem, że Laku przyjedzie. A widzisz? A ja tu przed chwilą jechałem. I przyjechałem do domu, patrzę, komentarz, mówię, wiecie co, to ja muszę jeszcze raz wyjść, nie? A powiedz, masz jakiś sprzęt? Co, nie, miałem. Ja miałem Aszkę 250, ale sprzedałem, bo poddasze robiłem. Aha, całe. Aha. I zbrakło mi trochę funduszy. Ale spokojnie, damy radę. Tylko kupisz. Nie wiem, czy teraz wkłada, nie, też właśnie, nie powinien. Aha, aha. Bo trochę strach, miałem kolana, wiesz, mam w piłkę grałem, aha, i kolana, aha, rozwaliłem. I się boję, że na motocyklu mogę szybciej się nabawię niż. Ale powiem ci. Na kładzie też, nie? Na kładzie też. A jakie tereny jeździłeś? Powiedz, gdzie jeździłeś? Ja to tak koło siebie, wiesz, bo ja jestem spod Torunia. Ja jestem. Aha, tu, co myślisz? No. Ja, okolice Wąbrzeźna, nie wiem, czy kojarzysz tam. Nie. No, mam do Torunia mam 50, nie? Tak, aha, jak jest. Aha. Bliżej Kowalewa, a tereny jakie miałeś? Kowalewo-Pomorskie? No to... ja po torze, wiesz co, nie jeździłem, bo ja miałem z 2 lata ten motor. Nie miałem z kim, wiesz, bo u mnie, kurde, nie było i to jeszcze było z 4 lata temu. To jeszcze tak, wiesz, u nas nie mieli. Raczkowało tego, to wszystko. No, a powiedz, za co cię wzięło, żeby... Ja od zawsze. Od zawsze? No. Enduro i... Tylko ja zawsze 4-osób, kurde, nie? Zawsze lubiłem ten grubszy dźwięk, ale nie powiem, kiedyś mi kolega dał dwusuwem, jak poczułem pod monetą, to ten dźwięk idzie, już nie? Szedł tam w zapomnienie, nie? No. A też miałem przez rok dwusuwa i mile wspominam. Fajnie. Mile wspominam. Ja tak żałowałem, że kurczę, no ale trzeba było coś tam zamienić. No. A teraz trochę kobieta nie chce mi ten, no ale tam się dają. Nie, no gadasz. Powiedz, że musisz, bo tu zasiedziana robota, no wiesz, dokładnie. Ile można jeździć, no tak, nie? Trzeba trochę ruchu, nie? To ja ci życzę, żebyś, kurczę, kupił tego crossa czy kłada i...
Ale mi się wydaje, że jak jeździłeś crossem, to lepiej tego crossa, wiesz? Mówisz? No, bo no w sumie trochę ci się zanudzi ten quad, nie? To jak ręce latają, jak się schodziło, kurde, z motocykla. No, a tu wiesz, na kółko sobie wyrwiesz, to... Fajnie. Ja tak nie miałem, mówię, z kim tak, wiesz, pośmigać, ale teraz już tam chłopacy tam... Już jest ekipa. No, jest, jeżdżą. No i teraz trochę ci smutno, nie? Jak tam słyszysz, że jak przejeżdżają. Jak słyszę, to tam, żeby się karnąć. Żeby dali się karnąć, żeby zobaczyć. Ale no ale kas, to wszystko ci zostało, nie? Tak. To mam. Gdzieś miałem, kurczę, czekaj. Masz fotę? Dawaj. Mam fotę gdzieś, Zobaczymy, co Jarek miał. No i widzicie, takie, jeszcze w tirze nigdy nie siedziałem. Jest naprawdę, no ja powiem wam, tyle miejsca tu jest, że szok, nie? Tu można normalnie barek sobie zrobić, nie? Można, pewnie, kurde. To czasem jak wieczorem będziesz, to ten, to sobie coś tu wypijemy nawet, przyjadę. Mogłeś Dragstarem przyjechać. Mogłem, bo mam tablicę, mam wszystko. Mogłem, ale dzisiaj piździawa jest taka, wiesz, i mówię... strasznie, ja się ładowałem tam. Tutaj gdzieś zainowałem. A to bym dał ci się upalić, bym ci dał. Tak, kurde, bym mnie zdmuchło jeszcze. Nie, wiesz, jakie to jest fajne. Tu, patrz, na tej bocznej byśmy polatali. To jest fajnie. To jest ta moja ulica, co zawsze na koło wyrywam. Wiesz to? No ja wiem, bo ja w te okolice właśnie, jak ja cię zacząłem oglądać, a nie wiem, ile, z 2 lata już tak, kurde, i ten. Gdzieś mi tu, kurde, i ty kiedyś powiedziałeś, że Inowrocław i coś. Ten... A tam jak jedziesz obwodnicą, tam jakbyś leciał na Poznań, czy coś, to na tej właśnie. Czekaj, zamiast coś znajdę. Pewnie jak będziesz jechał na Toruń, to nie, tu nie, obwodnicę to już nie. A gdzie, na co lecisz teraz, powiedz? Ja ci już mówię. Robimy reklamę, czy nie mówisz na głos, gdzie jedziemy? Rób reklamę. Czekaj, już ci mówię. Aż po jedną paletę jadę. Czekaj. Zaraz. Daleko? Nie, Pakość. A, 12 km stąd. Tylko że do 14.30 ładowali, a ja tu byłem 14.30. Zadzwoniłem, on mówi... A skąd jechałeś? Jechałem aż z Przasnysza. Po jedną paletę, bo ja jeżdżę tylko Szwecja-Polska, nie? W to mi z powrotem. Szwecja-Polska. Tak, w to mi z powrotem. Tylko też czyli ten towar zawozisz do Szwecji potem? Tak. Tylko. Czyli to tu się ładujesz? To chodzi jak coś, żeby cię tam nie przygrzało w nogę, nie przestrasz się, bo tu dmucha ciepłym, nie? Aha. Tam czyli postojowe ogrzewanie. No, dokładnie. Kurde, pięknie. Gdzie mam? Bo bym się pochwalił, co tam miałem, ale gdzieś jest. A ja wiedziałem, że kierowcy z ciężarówek mnie oglądają. Tak, ja nieraz tam jakiegoś live'ika robiłeś czy coś, to zawsze sobie coś tam, wiesz, jakiś komentarz dałem, ale zawsze tam odpowiesz czy coś. Kurde, no mówię, a nie wiem o tym. Jarecki teraz szuka swojego sprzęta, Yamaszka. Nie będziemy za długo szukać, bo gdzieś tych zdjęć to tu jest mnóstwo, mam stary telefon. Ale popatrz, nie? Motocykl, nie? Jaka to jest siła, nie? Jak to, kurczę, człowieka ciągnie do tego, nie? Fajnie, było. Ileś to... może wytrzymać, nie? Ale potem to już, kurczę, człowiek nie może wytrzymać. Kurde, z trasy to tylko, kurde, na motor i mnie nie było też. Że moja mama przeżywała, bo mówi, jeszcze już go nie widać, a cały czas go słyszałam. No, mówi, widzisz? Jak... A ja nawet do tego podbiłem tam, nie? I się pytam, no i to, Jarek? I ja właśnie ten, ja właśnie, bo mi się tak oko, wiesz, przymkło delikatnie, bo zjadłem sobie... A skąd wiedziałeś, żeby wyjść? No bo usłyszałem Jarek, wiesz? Aha, że się to pytam. A ja się go pytam, a mówię, a może słyszał gdzieś tutaj, z kimś rozmawiał, jakiś Jarek, nie? Nie, mówi, nie. Kurde. Jarek nam trochę opowie o swoim Dafie. Nie ma co za dużo opowiadać tam. No ale maszyna jest. Patrzcie, ale pierwszy raz bleku w takim dużym sprzęcie. Tyłem by się. Tyłem, tak, ja wiem. Noga się omsknie, to... Tak, czyli z każdej maszyny trzeba tyłem wysiadać. Tak. Nauczyłem się tak na ładowarce, wiesz? To też maszyna. Tak. To można nazwać też maszyną. Euro 6. Coś mi to mówi. Emisja spalin. Ale w środku jest naprawdę wypas, wiesz? No powiem ci, co do kabiny, to DAF nie ma sobie konkurenta, nie? Jak na razie. Jeżeli chodzi o wygodę. O wielkość łóżka, to wiesz. Aha, to tam nie. To same DAFy, tu widzę DAF, Mercedes. No, ten w mniejszej kabinie, ale te znowu w spalaniu, nie?
są smutne. No, one tam kurde z 25, a ten tam 30 sobie zje. 30 zje, załadowany. No, na stówkę. A no. Powiedz, a ile to koni ma? To ma 480. O! 60, przepraszam. 460. No to prawie 500, nie? No, to jest przed liftem jeszcze, bo tam trochę się różniły, tam ale te detale tam trochę. Aha, grill, aha, trochę... aha. O, i pełno soli ze Szwecji. To jest sól ze Szwecji, tak, mówisz? Tak. Mogę polizać? Ale zestaw i ładny, powiem ci. A ile tu paliwa wchodzi, powiedz? Ja mam niecałe 1000 litrów w obydwa zbiorniki, nie? On już swoje ma przejechane. Ale jak to mówią, u dzioda się jeździ, ale zimówka jest na Szwecji. No kurde, tam musi być, nie? No, powiem ci, 5 aut teraz ubierał w zimę. Kurde, to prawie 30 tysięcy. Jeden zestaw. Na jedno auto. No. Czyli tu wszędzie masz, czy wszędzie tak, masz zimówki? Zimówka, no. A co ci się tak tu pourywało? Za ciężki był? Nie, od śniegu, wiesz? Jak w Szwecji się zmrozi i ten... A to ty po takich zmrożonych też jeździsz? No. A tam cały czas jeszcze śnieg jest? Lody są? No, mogę ci pokazać nagranie zeszłego tygodnia, jak dawało. O kurwa. Ale tu już nie ma zimówek. Nie, tutaj nie potrzeba. Byle... Aha. Wiesz. Aha. Tutaj to już ciężar. A tam masz napęd na? Na tył. Na tył. Nie. Wszystkie ciężarówki mają tylko na tył? Co, niektóre mają, tak, tak. Niektóre mają jeszcze dokładaną oś tu między. Jest ciągnąca, że wiesz, w zimę jak na przykład śnieg, to tam w Norwegii opuszcza sobie i ona też ciągnie. Nie? A na zimę masz jakieś dodatkowe oprzyrządowanie tam właśnie do, na Szwecję? Kliny, łańcuchy. A zakładałeś już tam? Zakładałem raz, ale musieli mi pomóc, bo powiem ci, że trudno, jestem, nie? Kierowcem, ale w życiu się nie zakładało. Kiedyś sobie w domu w lato próbowałem zakładać, ale to nie jest to samo, jak masz 15 stopni mrozu, ręce zgrabiałe, no. Tam pełno śniegu nabite i wiesz, ale zawsze w kupie musisz... siła, tak jak mówisz. To, aha, bo to jest na nie, to jest na bliźniaku. Na bliźniaku, tak, tak. I cały bliźniak musisz obabulić. No. Ale wiesz, a to jest do postawienia, jakbyś łapy, no. Chciał się... jak wypinasz, nie? Jak wypinasz. I same wyniki. Przygody jakieś miałeś na Szwecji? Nie, jeszcze na razie nie. Ale powiem ci, takie 2 lata jeżdżę i te pierwsze zimy, to kurde, paciorek był mówiony raz, nieraz, nie? Tam północna Szwecja, że tak sypało, że świata nie było widać, nie? A dopóki jedziesz, to jest dobrze, a jak już ktoś ustanie, to już stoi wszystko, nie? No i ważne, żeby mieć obciążenie, nie? Bo jak masz lekko, to no. Grzebie, a jak ciężko, to on, wiesz, przyklejony, idzie. Wiem, jak miałem nawarę, jak było ślizgo i nie założyłem tam ze 200 kilo na tył, no. To w ogóle nie szło jechać, nie? A co dopiero takim zestawem, nie? No, miotełki tam do zamiatania, tak, wszystko. Tu jakaś przygoda była, ale to nie za mnie jeszcze. Aha. No tam jakąś olejną widzę pomalowane. Ale jest, dobrze. A to jest plastik, czy to jest metal? Plastik wszystko. Tu też. A drzwi? Metalowe. Gdzie? Dotąd plastik. Aha. A odtąd ten metal. A odtąd. To jest tylko plastik. To jest tylko plastik. Nie no, fajnie. Widzę, że tu jeszcze lustra dodatkowe, tak? To... No to takie kurde... Wiesz, czy ktoś ci tutaj, na przykład, bo tutaj ja nie widzę na przykład, nie? To jest martwy punkt. Czy na pasach na przykład jeden ci przejdzie, a drugi na przykład... A, to ty tutaj tu masz lustro, tak? I ona ci daje tutaj ten kąt, nie? Aha, no tak, no bo jak ty tam siedzisz... A to co ci daje? Czy tu ktoś? To masz z boku, to martwy punkt znowu, nie? Tak jak spojrzysz, to ona ci daje tutaj tak... Aha. Tutaj kiedyś to lustro mojemu koledze... uratowało w sumie życie, bo pewnie poszedł siedzieć. Babuszka, wiesz, mu weszło i on na pasek przeszło z 5 osób i ta babcia gdzieś z tyłu biegła, wiesz, chciała jeszcze zdążyć i usłyszał tylko puknięcie i ruszał dalej. A babcia niosła ten, reklamówkę z mandarynkami, wiesz, i te mandarynki mu się przed kabinę i te mandarynki zobaczył i w heble, a babcia leżała już pod tym tutaj, pod kołem, nie? Są przygody. Podniósł ją, kurde, pogotowie, ale tak mówi, jakby gdyby nie te mandarynki, mówi, to by, czyli przygoda? To by pojechał. To no. Dopiero później sobie uświadomił, co by było, tragedia. Gdyby, nie? Ja pierdzielę. Nie, ale wiesz, kierowca z tym, z
takim wypadkiem, kurczę, to wiesz, to można sobie nie poukładać w głowie, nie? No, różnie bywa, nie? Różnie bywa. Nie wsiądą, nie? No, no. Ale tu dostałem w zeszłym tygodniu. W Szwecji jeżdżą zimówki na kolcach, mają takie metalowe wkręcone. Wiem, ja miałem też, jeździłem, miałem opony ze Szwecji, no, właśnie w BMC. Kurde, u nich się często to ten i wali po szybach i dostała w narożnik. A, trochę przypękła. Ale wymienimy po zimie. Ale są, wiesz co, takie reparacyjne zestawy, że klei ci to sklei, wiesz? Mhm. Pełno odprysków mokrych. No. Jeździłem na takich oponach z kolcem. Spokojnie, poczekamy. O kurde. Jest, znalazło się. Dziękuję ci bardzo. Żeby nie było, potwierdzenie, kurde. Panie, Jarek na... Moje preria, kurde. No. Ja to z wioski, także wiesz, ja tam, gdzie wyjechałem, tam kurde... To twoje. Tak goniłem, tak. No to słuchaj, Jarek, to ja ci życzę, żebyś jak najszybciej kupił, to tyle w odcinku będzie, a teraz sobie pogadamy bez odcinka. Pozdrawiamy, na razie, pozdrawiamy, cześć. Nara, hejos. I got brought in Atlanta, just to be in the family. I powiem wam, takie odcinki najbardziej lubię kręcić, takie po prostu na spontanie. Poznałem Jarka, super koleś, endurowiec, ogląda prawie każdy odcinek, bo o wszystkich odcinkach mi opowiadał, czyli zakładam, że wszystkie. No, zaskoczony był mocno, że Bleku go odwiedził na pauzie. No, powiem wam, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Czyli odzywajcie się. Bleku podjedzie, odwiedzi was. Nie no, powiem wam naprawdę. Banan na gębie, zadowolony. Super. Powiem wam, jestem przeszczęśliwy, zadowolony bardzo. Nie ma to jak spotkania z widzami. I to jeszcze takie z zaskoczenia, nie? Właśnie takie coś lubię kręcić, nie? Coś się dzieje, nie? Dla mnie to coś się dzieje. Już ta sama jazda z sprzętami, to tak już, nie wiem, jakoś tak... Wolę takie odcinki kręcić. Czyli poznać widzów. Nara, hejos. Inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.